Wir wollen noch die ersten drei Verse lesen von Kolosser 2. Przeczytamy jeszcze dwa pierwsze wiersze z drugiego rozdziału listu do Kolosa. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Jeszcze trzeci wiersz, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Wir haben gesehen, dass uns in diesem Brief besonders gezeigt wird, wer die herrliche Person ist, in dem wir reich gesegnet sind. Widzieliśmy, że w tym liście szczególnie jest pokazane, kto jest tą cudowną osobą, w której jesteśmy ubłogosławieni. So haben wir das ja auch gesungen. I tak też śpiewaliśmy. Gott ist unser Vater. Bóg jest naszym Ojcem. Und er hat uns reich gesegnet. I nas wielce ubłogosławił. Und zwar in dem geliebten Sohn. I to w tym umiłowanym Synu. Wenn Paulus an die Epheser schreibt, jeśli Paweł pisze do Efezjan, dann lässt er daran auch keinen Zweifel. To nie ma żadnej wątpliwości. Ganz oft lesen wir in Kapitel 1, wo es um diese geistlichen Segnungen geht. Często czytamy w tym pierwszym rozdziale, gdzie chodzi o te duchowe błogosławieństwa, dass wir gesegnet sind in ihm. Że jesteśmy ubłogosławieni w nim. Aber diese herrliche Person, die wird dann mehr im Kolosserbrief vorgestellt. Ale ta cudowna osoba, ta wspaniała osoba jest bardziej przedstawiona nam w liście do Kolosa. Wir haben einige dieser Herrlichkeiten gesehen. I widzieliśmy co niektóre z tych wspaniałości. Und jetzt erlaubt Paulus einen Blick in sein Herz und in sein Leben. I teraz Paweł daje nam wejrzenie w swoje życie. Und er zeigt, was sein ganzes Verlangen, was sein ganzes Bestreben ist. I pokazuje, jakie są jego dążności. Im Blick auf diese Gläubigen in Kolosse. Co się tyczy tych wierzących w Kolosei. Und im Blick auf die Gläubigen in Laodicea. Co do wierzących w Laodycei. Und auch an anderen Orten. I również w innych miejscach. Er war noch nicht persönlich bei ihnen gewesen. On jeszcze nie był osobiście u nich. Er hatte sie nicht von Angesicht gesehen. Nie widział ich jeszcze twarzą w twarz. Und doch hatte er einen tiefen Wunsch für sie. A jednak miał wielkie pragnienia co do nich. Und dann kämpft dieser Apostel. I ten apostoł walczy. Er setzt sich mit ganzem Eifer und mit ganzer Kraft ein für eine Sache. On daje całą swoją siłę i całą gorliwość dla tej sprawy. Was ist der Kernpunkt, für den er kämpft? I jaki jest ten punkt centralny, za który on tak walczy? Er sagt das vorher auch schon in Vers 28. Już to mówi wcześniej w wierszu 28 pierwszego rozdziału. Es ist sein Wunsch, dass die Gläubigen wachsen. To jest jego życzeniem, by wierzący wzrastali. Dass sie zum geistlichen Erwachsensein kommen. Aby oni mogli dojść do tego duchowego wzrostu. Das bedeutet hier in Vers 28, sie vollkommen darzustellen. I to właśnie znaczy to, aby ich doskonałych stawić. Der Stellung nach ist der Gläubige vollkommen. I co do tego stanowiska, to wierzący jest doskonały. Wir haben das gesehen, aus der Gewalt der Finsternis gerettet, befreit. Widzieliśmy to, że jesteśmy wyratowani z tej mocy ciemności. Versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Przeniesieni do królestwa Syna jego miłości. Und fähig gemacht zum Anteil an diesem Erbe. I uzdolnieni do brania udziału w tym dziedzictwie. Der Stellung nach sind wir vollkommen. A więc co do naszego stanowiska jesteśmy doskonali. Wodurch? Przez co? Durch das eine, ein für alle Mal gebrachte Opfer des Leibes Jesu Christi. Przez jeden raz na zawsze dokonaną ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Hebräer 10. Hebrajczyków 10. Dann gibt es eine zweite Bedeutung im Neuen Testament von vollkommen. Jest drugie znaczenie słowa w Nowym Testamencie, słowa doskonały. Es meint am Ziel angekommen. To też oznacza dotarłszy do celu.
Es schließt den Herrlichkeitsleib mit ein. To włącza to ciało, które będziemy mieli w chwale. Es bedeutet den vollen Genuss des ganzen Umfangs der Errettung. To oznacza pełne rozkoszowanie się tym naszym zbawieniem. Und Paulus schreibt in Philippa 3, ich bin noch nicht vollendet. I Paweł pisze w Filipian 3, jeszcze nie jestem doskonały. In dem Sinn ist noch keiner von uns vollendet, vollkommen gemacht. W tym sensie jeszcze żaden z nas nie osiągnął tego celu. Aber Paulus lief dieses Ziel anschauend hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus. Ale Paweł zdążał do tego celu, do tej zapłaty. Hier in Kolosser 1, Vers 28 haben wir eine dritte Bedeutung von vollkommen. I tutaj w Kolosan 1, 28 mamy trzecie znaczenie doskonałości, słowa doskonałość. Paulus denkt an geistliches Erwachsensein. Paweł myśli tutaj o tym duchowym dorosłości czy wzroście. Und jetzt kämpft er, damit die Gläubigen wachsen. I on walczy, by wierzący wzrastali. Damit sie ihre Segnungen, die sie in Christus besitzen, besser verstehen. Aby oni te błogosławieństwa, które posiadają w Chrystusie, mogli lepiej zrozumieć. Und was tut er, um dieses Wachstum zu bewirken? I cóż on czyni, by ten, spowodować ten wzrost? Der große Punkt, das was er tut, ist, er verkündigt eine Person. Tym wielkim punktem jest to, że on głosi jedną osobę. Ja, es ist seine Absicht, besonders in diesen Briefen Epheser und Kolosser. To jest jego zamiarem, szczególnie w tych listach Efezjan i Kolosan. Dieses Geheimnis zu entfalten, Christus, aber nicht Christus allein, sondern Christus und seine Versammlung. By tą prawdę rozwinąć, Chrystus, ale nie tylko sam Chrystus, lecz Chrystus i jego zgromadzenie. Aber dann spricht in Vers 27 von dem Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses. I mówi w 27 wierszu o tym bogactwie. Und dann sagt er, Christus. Bogactwie chwały i mówi Chrystus w was. Und dann sagt er, diese Person, den verkündigen wir. I mówi, tą osobę my głosimy. Das Christentum ist mehr als Glaubenswahrheiten. To chrześcijaństwo jest to bardziej jako te prawdy wiary. Es ist eine więcej niż prawdy wiary. Es ist eine Person. To jest osoba. Und diese Person verkündigt er. I tą osobę on głosi. Und es war sein Kampf. I to była jego walka. Diese Person groß zu machen. By tą osobę przedstawiać jako coraz większą. Und so soll dieser Brief auch heute werden. I dokładnie w ten sam sposób ten list ma dzisiaj działać. Wir haben das vielleicht ein wenig empfunden. Być może odczuliśmy to właśnie co nieco. Gott wollte durch seinen Geist in unseren Herzen etwas verändern. Bóg chciał przez swojego ducha coś zmienić w naszych sercach. Und das tut er, indem er Christus vorstellt. I on to czyni przez to, że przedstawia Chrystusa. Wünschst du ein getröstetes Herz zu haben? Czy życzysz sobie mieć pocieszone serce? Wünschst du innerlich in deinem Herzen zur Ruhe zu kommen? Życzysz sobie, by wewnętrznie mieć ten spokój w swoim sercu? Wünschst du wirklich zu ruhen in der Liebe Gottes deines Vaters? Czy życzysz sobie naprawdę spocząć w tej miłości twojego Ojca? Das steht hier in 2 Vers 2 als erster Punkt, damit ihre Herzen getröstet werden. Dokładnie to mamy w drugim wierszu, aby pocieszone były serca. Dann beschäftige dich mit Christus. Wtedy zajmuj się Chrystusem. Schau diese herrliche Person an. Patrz na tą cudowną osobę. Erkenne in ihm den Vater. Rozpoznaj w nim Ojca. Poznaj w nim Ojca. Sieh in ihm diese Beziehung, die er hatte zu seinem Vater. Zobacz ten związek, tą relację, którą on miał do Ojca. Als Mensch, zu seinem Gott und Vater. Jako człowiek do swojego Boga i Ojca. Und dein Herz wird getröstet. A twoje serce będzie pocieszone. Ein zweiter Wunsch. Drugie życzenie. Die Herzen der Kolosser sollten vereinigt sein in Liebe. Serca Kolosan miały być połączone w miłości. Ist das
auch dein Wunsch, czy to jest twoje życzenie, dass die Herzen der Gläubigen hier an einem Ort, dass sie vereinigt sind in Liebe, by serca wierzących tutaj w jednej miejscowości były połączone w miłości, dann muss diese herrliche Person groß vor uns stehen. Wtedy ta wielka osoba musi być przed naszymi oczami. Wir den Herrn Jesus betrachten, gdy my będziemy oglądali Pana Jezusa, dann wird alles an den richtigen Platz gestellt. To wtedy wszystko będzie stało na właściwym miejscu. Dann sehe ich, wie groß er ist. To wtedy będę widział, jak wielkim On jest. Dann geht mein eigenes Ich in den Hintergrund. A wtedy moje własne Ja będzie staczało się coraz niżej. Werde ich demütig. Wtedy będę pokorny. Wir haben einen Aspekt eben auch gesehen. I jeden z aspektów też już widzieliśmy. Wenn wir diese herrliche Person sehen, gdy widzimy tą cudowną osobę, was uns in ihm geschenkt ist, co w nim jest nam podarowane, dann fühlen wir, dass wir verantwortlich sind, ihm zu dienen. To odczuwamy, że mamy tą odpowiedzialność, by jemu służyć. Nicht uns zu dienen. Nie sobie samym. Ihm zu dienen. Jemu. Nicht uns groß zu machen. Nie siebie wywyższać. Ihn groß zu machen. Jego wywyższać. Wenn ich ihn anschaue, jeśli spoglądam na niego, dann sehe ich, wie er mich geliebt hat. To widzę, jak on mnie umiłował. Dann sehe ich aber auch, wie er jeden einzelnen liebt. Ale widzę też, jak on każdego pojedynczego miłuje. Und das Ergebnis wird sein, dass die Herzen der Gläubigen vereinigt sind in Liebe. I rezultatem będzie to, że serca wierzących będą złączone w miłości. Und ein dritter Punkt. I trzeci punkt. Wenn das so ein wenig heute Morgen vor uns steht. Jeśli to choć trochę dzisiaj mamy przed sobą. Wird in dir nicht der Wunsch wach, mehr davon zu verstehen? Czy nie masz tego życzenia, aby coraz więcej z tego rozumieć? Mehr es im Herzen zu genießen, wie reich wir in Christus sind. By coraz bardziej się rozkoszować tym, jakże my jesteśmy ubogaceni w Chrystusie. Aber vor allem mehr von ihm, von seiner herrlichen Person zu verstehen. Ale przede wszystkim coraz więcej rozumieć z niego, z jego osoby. Mehr zu erleben, dass wir brennende Herzen haben in der Bewunderung seiner Herrlichkeit. By rozumieć, że mamy te pałające serca. Mehr podziwie. Mehr ein Verständnis zu haben für diese Gedanken Gottes, by mieć to zrozumienie tych myśli Bożych. Und nicht nur ein Verständnis, sondern eine volle Gewissheit des Verständnisses. Ale nie tylko to zrozumienie, ale i również pełną świadomość tego. Dann haben wir in unserem Glaubensleben Festigkeit. Wtedy w naszym życiu wiary będzie taka opoka. Dann haben wir eine Überzeugung über diese Dinge. To mamy wtedy przekonanie co do tych rzeczy. Dann werden wir nicht hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre. To wtedy nie będziemy rzucani tu i tam przez jakiekolwiek wiatry różnych nauk. Ja, in dieser Person. Tak, w tej osobie gewinnen wir diese Gewissheit des Verständnisses. Mamy to poznanie tego zrozumienia. Dann pewność tego zrozumienia. Gelangen wir mehr zur Erkenntnis dieses Geheimnisses Gottes. I wtedy będziemy bardziej zbliżali się, będziemy pragnęli poznawać tą tajemnicę Bożą. Das ist auch das Gebet von Paulus in Philippa 3. In Epheser 3. To jest też przedmiotem modlitwy Pawła w Efezjan 3. Sie sollen völlig erfassen. Oni mieli w pełni poznać die ganze Dimension dieses Ratschlusses Gottes. Ten cały obszar postanowienia Bożego. In seiner Länge, in seiner Breite, in seiner Höhe und in seiner Tiefe. W jego długości, szerokości, wysokości i głębokości. Und in dieser unendlichen Weite des Ratschlusses Gottes. I w tej niekończącej się wielkości postanowienia Bożego findet die Seele einen Ruhepunkt. Dusza może znaleźć ten punkt odpocznienia in der Liebe des Christus. W miłości Chrystusa. Sie übersteigt den Verstand. Ona przewyższa, przerasta wszelki rozum. Aber wir dürfen sie mehr und mehr begreifen und wertschätzen und darin Ruhe finden.
ale możemy ją coraz bardziej poznawać i doceniać i odnaleźć w niej spokój. Darin sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Merken wir, wie reich wir sind? Czy widzimy to, jakże bogatymi jesteśmy? Wir wollen das mitnehmen als Herzensentschluss. Chcemy to wziąć dla siebie jako postanowienie naszego serca. Mehr diese Person vor Augen zu haben. By bardziej i więcej mieć tą osobę przed naszymi oczami. Uns wirklich mit ihm zu beschäftigen. By się nim naprawdę zajmować. In ihm gewurzelt und gegründet zu sein. Być w nim zakorzenionym i ugruntowanym. Und dann werden wir das erleben. I wtedy przeżyjemy, dass wir als glückliche Christen zu seiner Ehre leben. Że my jako szczęśliwi chrześcijanie żyjemy dla jego chwały.